Marta Wierzbicka studiowała na Akademii Sztuk Pięknych. Aktorka oceniła prace malarskie Sebastiana Fabiańskiego. Nie ukrywa, że nie jest fanką jego dzieł. Co jej się nie podoba? Marta Wierzbicka zyskała popularność za sprawą roli Oli Zimińskiej w serialu TVN na Wspólnej. Zadebiutowała tam w 2005 roku, kiedy miała zaledwie 15 lat. Jak sama często podkreśla, bardzo szybko musiała dorosnąć i nie miała czasu na spokojne dzieciństwo. Aktorka przez pewien czas była tematem numerem jeden w mediach i kolorowej prasie. Był to wtedy moment, w którym przewartościowała swoje życie. Ograniczyła pracę w telewizji i zaszyła się w teatrze. Okazuje się, że gwiazda chciałaby otrzymywać zaproszenia na castingi od reżyserów. Ubolewa nad tym, że ma ogromny potencjał, a nikt tego nie zauważa. Miejmy nadzieję, że kiedyś to się zmieni i zobaczymy Wierzbicką w filmowej roli. Mało kto wie, że Marta Wierzbicka była studentką Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 30-latka studiowała sztukę nowych mediów, gdzie kształciła się z zakresu malarstwa, fotografii oraz świata reklamy. Podobną pasję ma również aktor Sebastian Fabiański, który odkrył swój talent podczas pierwszego Lockdownu. Gwiazdor kilka dni temu zorganizował wernisaż, na którym zaprezentował swoje dzieła. Marta Wierzbicka wypowiedziała się na temat prac Fabiańskiego. Przyznała, że nie jest fanką sztuki współczesnej. To jest takie bardzo współczesne, a ja nie przepadam za takimi rzeczami. Lubię rzeczy, które mają jakąś formę, wyznała w rozmowie z żurnalistą. Po chwili dokończyła swoją myśl i zdradziła, że woli oglądać dzieła, na których widać, że ktoś miał jakiś pomysł i długo nad tym pracował. Ja kocham martwą naturę, tylko jeśli się ją fajnie zinterpretuje, odpowiednio zagra światłem, plamą, to może zyskać coś nowego. Ja nigdy nie lubiłam sztuki współczesnej, abstrakcyjnej, nie byłam fanką. Wydaje mi się, że to, co on robi, takie jest. Ja to jestem fanką Malczewskiego, Salwadora Dalego. Ja lubię, jak ktoś ma do przekazania coś takiego abstrakcyjnego, ale gdzie widać ten warsztat? Że czujesz, że ktoś tam nad tym popracował. A wam podobają się prace Sebastiana Fabiańskiego?